Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy Państwo, drugi odcinek poświęcony obsesjom Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj o Romanie Giertychu. Pod Donaldzie Tusku to właśnie Giertych jest największą obsesją prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie tylko dlatego, że góruje nad nim w sposób znaczny wzrostem. O, pan mecenas to mało nad kim nie góruje, ale przy Jarosławie Kaczyńskim to najlepiej to oddaje słynny dowcip, który strasznie, tutaj mamy informację z pierwszej ręki z otoczenia prezesa, że nie cierpiał po prostu. Za ten dowcip można było dostać zakaz wstępu na dwór. To było za pierwszego rządu właśnie Jarosława Kaczyńskiego, w którym był również Roman Giertych jako wicepremier i tam dowcip brzmiał, jak wygląda Jarosław Kaczyński w spodniach Romana Giertycha. No, oczywiście odpowiedź brzmi, że przez rozporek. I pan Jarosław Kaczyński tego dowcipu nie lubił bardzo, natomiast ta obsesja na punkcie Giertycha jest wielopoziomowa. Po pierwsze, Jarosław zazdrości Giertychowi tego, że już przed wojną, to nawet przed pierwszą wojną światową, nie tylko przed drugą, nazwisko rodziny Giertychów dużo znaczyło. To znaczy, to byli ludzie bardzo mocno związani z polską polityką, z polskim życiem publicznym, społecznym i mieli wpływ na rzeczywistość. To jest siła tradycji. W Polsce, która została bardzo mocno przetrzebiona przez okupantów sowieckich i niemieckich, takie tradycje rodzinne, bardzo silne w tradycjach anglosaskich, w których no, mamy takie dynastie, jak no, chociażby dynastia Bushów, której było już dwóch prezydentów, a kto wie, czy niedługo nie będzie trzeci. I taka tradycja służby publicznej to było coś, co Kaczyński strasznie zazdrościł Giertychowi. No, kolejną rzeczą, w której prezes ma ogromne kompleksy, to jest znajomość języków obcych. Tu również na tym polu pan prezes Kaczyński, no, w przeciwieństwie na przykład do pana Andrzeja Dudy, nawet nie próbuje udawać, że zna jakiś obcy język, więc po prostu ich nie zna. No, pan mecenas zna ich kilka. I tu kolejna oczywiście sprawa. Przede wszystkim też kompetencje prawne, merytoryczne. Jak rozmawiałem w tamtym czasie, w latach 2006-2007 z otoczeniem pisowskim tak zwanym, to było widać, że Jarosław Kaczyński jest pod wielkim właśnie wrażeniem tych kompetencji merytorycznych mecenasa Giertycha. No i w czym był tylko problem? Otóż, drodzy Państwo, Jarosław Kaczyński, aby z kimś współpracować, musi być jego, przepraszam za określenie, właścicielem. Czyli musi być panem takiego człowieka. Musi wiedzieć na jego temat, mieć jakieś jego, znać brudne sekrety, najlepiej takie, które go posyłają za kratki, a jeszcze przy okazji kompromitują doszczętnie w oczach opinii publicznej. Wtedy Jarosław Kaczyński czuje się w takiej relacji bezpieczny i może z taką osobą współpracować. I to był problem, bo na pana mecenasa Romana Giertycha nie był w stanie znaleźć nic. I rozpoczął polowanie, bo niewiele osób to kojarzy, ale w czasie, gdy Jarosław Kaczyński rządził w latach 2005-2007, to od 2006 roku wydał polecenia, żeby ścigać nie tylko Andrzeja Leppera, którego uważał za, po prostu musiał go złamać, bo był taki moment podczas rządów Kaczyńskiego, kiedy już był premierem, że Kaczyński go wyrzucił z rządu, a później musiał go jeszcze raz przyjąć do tego rządu, bo inaczej nie dał rady rozłupać mu partii i musiał go przywrócić, jeżeli nie chciał oddawać władzy. W związku z tym Lepper naiwnie uwierzył, że Kaczyński przyjął do wiadomości, że nie pokona Leppera i
i będzie się z nim dogadywał. No, w rezultacie tak naprawdę no, Lepper skończył tak, jak skończył, ponieważ Jarosław Kaczyński rzucił bezprawnie na niego swoją bezpiekę za tą bezprawną operację. Szefowie bezpieki PiS-u dzisiaj, rządzący służbami, nielegalnie inwigilujący wszystkich opozycjonistów, w zasadzie każdego, kto się po prostu tej władzy nie podoba, mówię o panu Macieju Wąsiku, Mariuszu Kamińskim, dostali 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności, 3 lata więzienia, ale zamiast trafić do zakładu karnego, to zanim się wyrok uprawomocnił, ułaskawił ich Andrzej Duda, dosyć dobrze oceniając, że szanse w apelacji na uniewinnienie są praktycznie żadne. I ci panowie również nie tylko właśnie ścigali Andrzeja Leppera, ale również Romana Giertycha. Tylko to był problem, bo tam nie znaleziono żadnego punktu zaczepienia. To znaczy, pamiętam, że tam chodzono, składano różne propozycje ludziom zatrudnionym przez Romana Giertycha, ludziom z jego otoczenia partyjnego. I tam było po prostu kompletny brak zainteresowania łapówkami. Tam doszli już do takiego stopnia, że kiedyś w którymś momencie wysłali jakiegoś księdza, który opowiadał, że może by tak wybrać jakąś firmę taką, która by dach parafii gdzieś tam wyremontowała, już jak się bo pieniądze dała na kościół, już taki sposób namówienia do nieprawidłowości. To już do takiego stopnia tam doszło, ale się nie udało. I gdzieś po latach, jak wspominałem to z jednym z doradców Lecha Kaczyńskiego, który gdzieś koło roku 2009-2010 pytał mnie, czemu mecenas Roman Giertych tak nie cierpi Jarosława Kaczyńskiego. No więc ja mu wytłumaczyłem, że no to odpowiedzcie sobie na pytanie, kto próbował użyć całego aparatu państwa pisowskiego za pierwszego rządu, żeby zniszczyć Giertycha. No i właśnie usłyszałem, że Jarosław Kaczyński to w ten sposób okazywał zainteresowanie, bo on wysłać do więzienia to chciał tylko Leppera, a Giertycha to po prostu chciał kontrolować. I to jest taka obsesja, która pchnęła go do popełnienia bardzo poważnego przestępstwa, jakim było bezprawne użycie Pegasusa. Bo Jarosław Kaczyński, przypomnę, jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, potwierdził, że Polska dysponowała Pegasusem. Oczywiście to było wiadome, ale reszta tych jego podwładnych unikała odpowiedzi, nawet zaprzeczała, a Jarosław wyszedł i powiedział, tak, mieliśmy, używaliśmy. No i tym samym to zyskał sobie ze śmiechem miano pierwszego sygnalisty, czyli tego, który właśnie powiadomił o przestępstwie, bo, drodzy Państwo, tego Pegasusa legalnie w Polsce przeciwko polskim obywatelom nie można używać, bo to jest taki system, który nie stosuje się wobec techniki operacyjnej, jako technikę operacyjną, tylko to jest system totalnej inwigilacji. Dostaje się dostęp do tożsamości człowieka, do jego badań, wyników badań, które ma dostęp w internecie, bo to również do jego haseł, do jego kont bankowych, do jego poczty z wielu lat, tylu lat, do których ma dostęp, do jego życia prywatnego, intymnego, to znaczy ten Pegasus po prostu działa wszędzie tam, gdzie jest telefon, nagrywa, filmuje, robi wszystko. I to była właśnie taka próba Jarosława Kaczyńskiego, desperacka próba znalezienia po prostu czegoś, czym mógłby zniszczyć Romana Giertycha. I ja to wiem, drodzy Państwo, bo mam tam ludzi, że po prostu jednym z największych rozczarowań Jarosława Kaczyńskiego jest to, że podsłuchiwał tego Romana Giertycha tyle miesięcy, totalnie inwigilował, bo to nie tylko podsłuchiwał, ale inwigilował, nagrywał, filmował i nie znalazł nic, drodzy Państwo, co byłby w stanie użyć. No i tak to, co używali później w mediach, to były na przykład próby wrobienia mecenasa w zdradę tajemnicy klienta, przekazywanie jego korespondencji do zaprzyjaźnionych tabloidów. To były tego typu zagrywki. Nie znaleźli nic, co by pozwoliło Jarosławowi Kaczyńskiemu patrzeć z satysfakcją właśnie, jak jego wróg osobisty po prostu niszczeje. Kaczyński jest po prostu strasznie mściwy. On po prostu chciałby zobaczyć tych swoich wrogów na kolanach, jak oni żebrzą o łaskę, jak oni proszą. Jak już nic nie może, to przynajmniej chciał sponiewierać sobie mecenasa Giertycha, nawet to mu się nie udało. I ta obsesja
Jestem głęboko przekonany, że po latach, kiedy będzie analizowane, dlaczego Jarosławowi Kaczyńskiemu nie udało się wprowadzić dyktatury, to jednym z powodów będzie obsesja jego na punkcie Romana Giertycha, bo ta wojna, którą on wytoczył mecenasowi, i dzisiaj wiemy, że już ją przegrał, ona skutkowała tym, że stracił wiele prestiżu, wiele mocy na wojnę, na bijatykę, która nie była mu kompletnie potrzebna z punktu widzenia walki o władzę. To było zrobienie właśnie, zadośćuczynienie własnej obsesji. To był też taki test dla Zbigniewa. Zbigniew miał tutaj, jak pamiętamy, Zbyszko z Bogdańca z Krzyżaków miał rzucić 3 pawie pióra Danusi pod stopy, a Zbyszko z Ziobro, zwany Zerem, miał rzucić głowę mecenasa pod stopy Jarosława, udowodnić, że jest godzien bycia następcą. Jak się okazało, no, zasłużył tylko na ksywkę Zbigniew, nic nie mogę, Ziobro. W każdym razie ta obsesja na punkcie Giertycha doprowadziła do tego, że Kaczyński utracił dużą część ze swojej władzy. Przede wszystkim okazało się, że można przeżyć. Oczywiście no, trzeba mieć aparat prawniczy, głowę pana mecenasa, ale także również pieniądze na prawników najlepszych, bo przecież mecenas Giertych się nie sam bronił, ale no i to oczywiście to była kosztowna, to jest też oczywiście możliwość prowadzenia takiej wojny, to są ciężkie pieniądze, naprawdę. I nie każdy oczywiście może takie wydatki sobie pozwolić, ale sam fakt, że można było zetrzeć się z maszyną państwa PiS-u i wytrzymać to starcie i wygrać je, on zadziałał strasznie demotywująco na personel Ziobry i Kaczyńskiego i strasznie motywująco chociażby na takich ludzi jak ja, którym postawa mecenasa Giertycha dodała odwagi. A myślę, że nie byłem jedyny. Drodzy Państwo, klasycznie, jeżeli się podobało, to bardzo proszę o udostępnianie tego materiału jak najszerzej. A Państwu polecam najnowszy numer Historii bez cenzury. Piąta kolumna Putina. Ilu Rosjan pozostało poza granicami państwa rosyjskiego po rozpadzie Związku Sowieckiego w 1991 roku. To 31 lat, a więc historia. I warto przeczytać ten tekst. To jest mój materiał w tym piśmie. To jest 25 milionów Rosjan. Najwięcej ich oczywiście było na Ukrainie, ale są jeszcze inne państwa. Są kraje bałtyckie, jest Kazachstan. To są punkty zapalne. Warto przeczytać ten materiał. Dzięki temu naprawdę można dowiedzieć, co się jeszcze może wydarzyć w naszym regionie. Polecam.